Witam Cię w podcaście Taby vs. Spacje, miejscu, gdzie rozstrzygamy najważniejsze spory związane z branżą IT. Świat technologii ciągle się uczy, a my razem z nim dzielimy się wiedzą i rozmawiamy o tym, bez czego nie ruszysz dalej. Podziel się z nami swoją opinią i daj nam znać, co Ci się podobało. Dzięki. Witam wszystkich w kolejnym odcinku Taby vs. Spacje. Adam Polak, VP of Technology w The Software House. Andrzej Wysoczański, szef działu frontend w The Software House. Andrzej, o czym w ogóle dzisiaj będziemy rozmawiać? Dzisiaj chciałbym porozmawiać o projektach greenfieldowych, czyli pisanych od zera, versus projekty legacy. A w jakim kontekście? Które projekty są lepsze? O, no to tutaj to teraz wrzuciłeś właśnie granat, bo to będzie prawdziwa bomba w tym momencie. Nie? No ja sobie wyobrażam, że od razu wiem, co powiedzą deweloperzy, tak? No to jasne, może greenfield. No jasne, nie? Że tylko greenfield. No ale czy na pewno? No tego nie jestem pewien, ale to jest bardzo fajny temat, nie? Bo wydaje mi się, że i w jednych, i w drugich projektach da się fajne rzeczy odnaleźć. Natomiast ja, zanim byśmy poszli właściwie do tego, jak tak naprawdę wygląda praca w konkretnych projektach tutaj, w konkretnych typach projektów, to ja bym jednak wrócił do tego legacy. Co to tak naprawdę oznacza? Bo mam wrażenie, że mamy bardzo różne definicje, co to tak naprawdę, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Okej, dobra. No te legacy to będą projekty, które już są w jakiejś późnej albo już dość mocno rozwinięte, powinny już działać, powinny być na produkcji i tak dalej. No i kod w nich niekoniecznie jest świeżym kodem, tak? Jakieś decyzje, które zostały podjęte już dość spory czas temu, projekt był cały czas rozwijany i teraz przychodzi nowy deweloper i nie bardzo chce w takim kodzie pracować. Właśnie, ja bym odseparował od siebie dwie rzeczy. Aplikacje, które były robione jakiś czas temu i są ciągle rozwijane, ale dług techniczny w nich nie jest na wysokim poziomie, w sensie prawie nie istnieje, bo moim zdaniem takie aplikacje to nie jest legacy. Nie? To jest po prostu normalna apka, która jest w fazie rozwoju, którą rozwijamy. A z drugiej strony mamy systemy, o które nie dbaliśmy. Nie wiem, zespół zmieniał się co tydzień, nie było osoby, która tak na wysokim poziomie pilnowała, żeby ten aspekt techniczny był na wysokim poziomie. Taki trochę YOLO development, nie? Że wiesz, że każdy robił po prostu co tylko się da. Tak, porównywaliśmy to już w odcinku o architekturze i tak, dokładnie. YOLO development. I wydaje mi się, że to tak naprawdę są dla mnie po prostu aplikacje legacy, bo mam problem po prostu z definicją, że aplikacja, która już jakiś czas temu była dewelopowana i jest na produkcji, bo to by oznaczało, że praktycznie wszystko jest legacy po 3, 4, 5, 6 miesiącach. Nie, no to okej, dobra, weź zaniedbane te aplikacje, nie? Dobra, to dla mnie jest jak najbardziej fair. No i dobra, i z drugiej strony mamy greenfield, nie? Apka, która nie ma nic kompletnie. Wiemy tylko, że inwestor ma pieniądze i chce zrobić aplikację. Tak, i że trzeba po prostu zbudować system. Okej, no dobra, no to teraz jakie w ogóle mamy tutaj wyzwania, nie? Bo dobra, no to co już wspomnieliśmy. Na pewno architektura przy aplikacji legacy już jakąś architekturę powinniśmy mieć, tak? Ustaliliśmy, że ta aplikacja nie jest jakąś zaniedbaną, zapomnianą rzeczą, tylko już jakąś tam architekturę lepszą czy gorszą mamy. Znajdowanie rozwiązań danego problemu to może być kolejny aspekt, o którym często zapominamy przy tworzeniu aplikacji greenfieldowym, tak? Czyli wow, wszyscy się zajarali, robimy aplikację, możemy sobie użyć tego, ale czasami deweloperzy właśnie nie patrzą na tą aplikację z góry, czyli nie ustalą tej architektury, tak? Nie wiedzą, co ich czeka za pół roku, za rok, tylko mamy wow, robimy apkę. Nie? Tak naprawdę mówisz, że błędne decyzje na początku powodują, że za pół roku mamy legacy. Dokładnie, dokładnie. Nie? Czyli to też jest taka rzecz, o której warto pamiętać.
No i ten kolejny aspekt, tu bym jeszcze poruszył coś takiego jak refactor tej aplikacji. Nie? To tutaj byśmy się do tego legacy mogli odnieść. Bo ja generalnie bym to widział tak, nie? Że wyzwania, które są w istniejącym systemie, zawsze będą związane z tym, że już mamy coś, co jest zastane, mamy istniejącą architekturę i musimy się raczej jak w nią wstrzelić, wpiąć. Mamy istniejący kod i dług techniczny, który prawdopodobnie będzie wymagać podejść planowania refaktoryzacji, bo refaktoryzacja to też nie jest coś, co wiecie, siadacie i zaczynacie robić. Jeżeli biznes usłyszy, że refaktor zajmie 2 lata i że przez 2 lata nie dowieziemy żadnych feature'ów, to nigdy wam na to nie pozwoli. Nie? No dokładnie, no ale wiesz, to wtedy mamy inne rozwiązania, tak? Jeżeli wiemy, że ten refaktor jest bez sensu w tym momencie, no to możemy zawsze jakieś mikroserwisy, mikrofronty. Ale tak, ale to wszystko wymaga tak naprawdę przemyślenia, planu, jak tak naprawdę tak. Chcemy tą aplikację tutaj wiesz, stworzyć, nie? Z drugiej strony w Greenfield totalnie nie mamy przeszkód, nie? Tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś powie, że chce wykorzystać Mongo, a ktoś inny powie, że chce użyć Postgresa, no to możecie wykorzystać obie bazy. Okej, okay, dobra. Czy to ma sens? Nie. Niekoniecznie, no właśnie. No właśnie, no. Nie? Ale technicznie, wiecie, jest wolna Amerykanka. I teraz tu obracając, tak naprawdę w takich projektach greenfieldowych o wiele większym wyzwaniem jest właśnie taki dobór rozwiązań, które naprawdę po pierwsze przeżyją jakiś czas, nie? Bo możemy wybrać wszystko, hype jest ogromny. Nie? Dokładnie i właśnie to jest chyba największy problem greenfieldów. Ja nie mówię, że greenfieldy są złe, panie Boże. Ale właśnie to zajaranie się na początku, że możemy to użyć, nie? A nie do końca dobieramy odpowiednią technologię. Nie? No natomiast to są wszystko fajne zalety, natomiast ja widzę pewną wadę, nie? I te wady, powiedziałbym, one są powiązane bardziej z tym, jak wygląda rozwój i w jednej, i w drugiej stronie, nie? Bo rozwój deweloperów. Rozwój dewelopera oczywiście. Greenfield pozwala nam bawić się bardzo często nowymi technologiami. Jednak jest tutaj z tym pewne ryzyko, że taka osoba, taki deweloper, który będzie tylko robić greenfield non-stop, wcześniej czy później stanie się tą osobą, która będzie tylko setupować projekty do pewnej części i nigdy jest taka szansa, że może nie przejść przez pełny cykl życia aplikacji. Znam osoby, które są seniorami z 8-9-letnim stażem i nigdy nie zrobiły go live, czyli nigdy żadnego greenfieldu nie wydały tak naprawdę na produkcję. Można powiedzieć, że prawie nigdy nie przeżyły tego etapu takiego deploymentu pierwszego bądź kolejnego. Nie? Pozostawały w tej pierwszej fazie Pozostawały zawsze w tej pierwszej fazie projektu. Życia projektu. Nie? Bo później już jest nudno, tak, później dokładnie. Już jest to samo i idziemy dalej. I potem nie? Wracasz z powrotem, setupujesz znowu CI/CD, tak. Infrastrukturę, tutaj jakieś początki i znowu zmiana projektu. I okazuje się, że możesz stracić bardzo dużo właśnie przez to, że pewnej nigdy nie spotkałeś się z pewnym poziomem skali. A niestety w wielu greenfieldach ciężko jest na początku liczyć na ten efekt skali, który jest. Nie zderzysz się z tym problemem. Nie zderzysz się, tak, dokładnie. Nie? I to jest pewien poziom wiedzy, którego zawsze będzie ci brakować. Nie? Z drugiej strony w legacy będziemy walczyć z kodem. Będziemy mieli ogromne wyzwania i to dla odmiany może powodować analogicznie, to jest to przeciwieństwo, że możemy nigdy nie spotkać się z tymi sexy technologiami, które za niedługo mogą się okazać takim bieżącym trendem. Serverless. Nie? Jeżeli jesteśmy w aplikacji typu legacy, bardzo możliwe, że nigdy nie wejdziemy w te rozwiązania chmurowe. Okej, okay, dobra, ale tutaj bym troszeczkę odbił, bo w tym legacy wprowadzanie nowych technologii jest pewnie trochę trudniejsze niż w greenfieldzie. Na pewno jest. Na pewno dużo trudniejsze, może bym tak powiedział. Ale moim zdaniem jest bardziej rozwojowe. Bardziej rozumiemy rozwiązanie, które wdrażamy i ten refaktor, czy zmiana, nie wiem, wprowadzenie TypeScripta chociażby do aplikacji, którego wcześniej nie miała. Nie? Generalnie od strony, ja bym to trochę porównał tak,
projekty greenfieldowe będą zawsze fajne dla osób, które, nie wiem, na przykład zaczynają karierę, osób, które takich midów tak zwanych. Natomiast podejrzewam, że im wyżej tak naprawdę idziemy, tym bardziej jara nas właśnie tworzenie dobrej architektury, projektowanie, pewne wyzwania. I na projekt legacy trzeba patrzeć jak na wyzwanie. Nie? Tak. To jest ogromne wyzwanie, które jest stawiane przed kimś, żeby zaprojektować, jak wyprowadzić ten projekt z tego. Nie? Są, nie bez powodu są robione świetne kursy o tym, jak zamieniać, jak konwertować aplikację legacy do dobrego kodu. Nie? Przykładowo Legacy Fighters Mariusza Gila. Nie? Super tak naprawdę kawał roboty pokazujący, jak w aplikacjach, w którym ten kod jest no, nie najwyższej jakości, stopniowo przechodzić przez różne etapy, aby doprowadzić ją do takiej naprawdę wysokiej jakości kodu. Nie? Mhm. No i kolejny aspekt, znaczy ja uważam, że legacy są bardzo, bardzo rozwojowe dla deweloperów. Tylko tak, deweloper musi chcieć i biznes musi chcieć. Mhm. I powiedzmy sobie szczerze, Adam, no rynek deweloperów, rynek aplikacji ma już swoje lata. No tak, o wiele więcej tych aplikacji. Legacy jest po prostu cała masa. Tak, no każdy z nas wcześniej czy później spotka się z tym, że będzie wchodzić do istniejącej aplikacji, a wielu z nas chce pełnić rolę konsultanta, architekta. Tak. I teraz ci ludzie, oni nie są, ich głównym zadaniem nie jest konsultowanie nowych aplikacji, greenfieldów i tak dalej. Nie. Właśnie oni mają takie doświadczenie, które jest niezbędne, żeby teraz móc wyprowadzić system, który nie jest taki ładny, czyściutki, na prostą. I dlatego zatrudnia się często konsultantów właśnie w takich sytuacjach, dlatego zatrudnia się firmy, które mają ogromne doświadczenie na rynku. Nie dlatego, żeby budować coś od zera, tylko właśnie przekonwertować to, co już istnieje, na coś, co będzie używalne, co może się wiązać właśnie ze zmianą technologii niektórych, tak. Co może się wiązać z wyniesieniem jakiegoś kodu, wzorcami architektonicznymi, które mają sprawić, że będzie to możliwe, tutaj wydzieleniem jakichś mikrofrontendów czasami. Mhm. Natomiast to wszystko wymaga ogromnej wiedzy, chęci i tak, no, takiego prawdziwego zaangażowania, nie? Co najmniej z od strony i biznesu, i deweloperów. Tak, nie? I trzeba właśnie sobie ten mindset czasami przestawić, że te legacy to jest naprawdę dobry krok w rozwoju każdego dewelopera. Nie? Stosowanie może nie fancy rozwiązań, ale bardzo czasami technicznych rozwiązań. Tak jak wspomniałeś, na przykład mikrofronty u nas na froncie. Nie? I dokładanie nowych części właśnie w sekcji technologii, ale łączenie ich z tą starą częścią. Nie? Jest to na pewno duże wyzwanie zawsze, ale bardzo ciekawe. Mhm. Znaczy, no natomiast nie odbierajmy wyzwaniom, poziomowi trudności, nie odbierajmy poziomu trudności również greenfieldom, nie? Bo to, co na samym początku. Zupełnie inna bajka. To, co powiedziałem na samym początku, nie? Ze wszystkich rzeczy, z którymi prawdopodobnie programiści mają do czynienia, najtrudniejszy jest pierwszy deploy. Nie? Tak. Bo każdy kolejny to już jest procedura. To już nie? Leci, nie? No, wszyscy już wiedzą, co się może wydarzyć. Nie? Pierwszy deploy i nie mówimy o środowisku stagingowym, mówimy o środowisku produkcyjnym, kiedy zaczynają wchodzić userzy ogromnej ilości. Nagle wtedy odkrywamy, co tak naprawdę może się stać w aplikacji. Nie? Tak, no i przy tym greenfieldzie to jest też to, o czym już wcześniej rozmawialiśmy, to spojrzenie na tą aplikację w dłuższej perspektywie czasu. Nie polecenie za tym hype'em, nie zrobienie dużej ilości błędów na początku i ten mindset też musi być taki właśnie już ustawiony, zaplanowany to wszystko. To też jest niezłe wyzwanie, żeby tak naprawdę trzymać to wszystko w ryzach, bo
W szczególności, jeżeli ktoś tutaj, nie wiem, jest właśnie takim senior, lead, developerem, coś w tym stylu i nagle musi być tą osobą, która trochę hamuje zapędy wszystkich dookoła, że nie blockchain, nie AI, nie, to nie będzie w serverlessie, zaczniemy prostym monolitem, nie? Tak. I nagle trzeba tłumaczyć te decyzje. Jasne, są te mechanizmy, o których mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, nie? Mhm. Właśnie ADR i tak dalej, nie? Natomiast to wszystko też wymaga... Powiedziałbym, że w przypadku greenfieldów bardzo łatwo jest sobie wyrobić taką umiejętność bycia takim liderem. Natomiast żeby tą umiejętność potem bardziej rozwinąć, to powinno się trafić do projektu Legacy. Żeby, tak. Bo w greenfieldzie łatwo jest zostać liderem, kiedy nic nie ma. Nie? Mhm. W przypadku Legacy mamy już coś i teraz musimy zostać liderem nie tylko tej części nowej, ale również tej części istniejącej. Mhm. Nie? Tu bym dodał jeszcze jeden aspekt przy tym greenfieldzie, a mianowicie biznes, mhm. który też często nie do końca wie, tak. jak rynek zareaguje na jego aplikację, te pomysły są nie do końca dopracowane, często jest dużo zmian i tak dalej. Greenfield jest bardzo często tak dynamiczny, tak. zmienny. Nie? I to też jest czasami wyzwanie dla deweloperów, żeby potrafili pracować w tak dynamicznej i często zmieniającej się aplikacji. Tak, to w szczególności kiedy robimy bardzo ładnie dopracowane sprinty i tak dalej i w ciągu dwóch sprintów okazuje się, że tą samą funkcjonalność musimy przeorać dwa razy. Dokładnie. Okazuje się, że ona nie spełnia oczekiwań rynku, nie biznesu, bo biznes na początku był za tym, że jak najbardziej to będzie OK, po czym weryfikacja przyszła z rynku i mówił, że to nie jest OK. Że to nie jest OK. Kiedyś byłem w projekcie, gdzie nam się zmieniał PO co 3 miesiące mhm. i co przychodził nowy PO, to zmieniał w ogóle całość aplikacji. No, natomiast to są uroki greenfieldów, nie? Takie bardzo powiedziałbym... Nie każdy greenfield jest startupem, ale bardzo dużo greenfieldów pochodzi ze startupów, mhm. które są na bardzo wczesnym etapie tak. i w bardzo taki dynamiczny sposób te wymagania się potrafią zmienić. Są oczywiście mechanizmy, można robić jakieś sesje big picture, event stormingu, ale nawet one nie dają nam tej stabilności, bo coś nagle w późniejszym etapie się zmieni po prostu. Mhm. Zmienią się wymagania, zmienią się oczekiwania i my musimy na to zareagować. Nie? Pod tym względem stabilna aplikacja, która ma już bazę swoich użytkowników, których już znają, jest o wiele łatwiejsza do wdrażania właśnie takich rozwiązań już. Nie? Tam już każdy wie, czego chce i tak dalej. Chociaż może się zdarzyć też taka sytuacja, że robimy wersję 2.0 jakiejś aplikacji. I wypuszczamy ją na produkcję i nagle użytkownicy, tak. nie, przecież to jest zupełnie co innego niż my mieliśmy, oddawać starą aplikację. Ile razy ci zmieniono UI w banku? No, dokładnie. No. Nie wiem, czy pamiętasz tą wielką aferę, jak Allegro zmieniło UI jeszcze z tego starego na coś nowszego, świeżego. Jak ja to hejtowałem. No, ja akurat propsowałem, widzisz. No widzisz, ja nienawidzę, jak zmieniają mi interfejs użytkownika. No właśnie, ale to jest kolejny aspekt, z którym się trzeba mierzyć w Legacy. I ten etap też może być dość trudny dla deweloperów, bo wypuszczenie wersji 2.0 to jest tak jak... praca w greenfieldzie, bo nagle bang, zmieniamy to. Tak, dokładnie tak jest. Nie? Miałem okazję pracować w 3 projektach, gdzie na bazie istniejącej wersji robiliśmy nową i dokładnie pamiętam, jakie były reakcje użytkowników, też jak to wyglądało, jak bardzo dynamiczne to było. I to dla mnie tak naprawdę, pomimo że to był projekt istniejący, to jednak to był projekt tak naprawdę greenfieldowy, nie? Gdzie wszystko się zmieniało. Nie? Natomiast jedna rzecz łączyła te projekty. Nie? Bardzo często w przypadku greenfieldów często o wiele łatwiej jest wciągnąć biznes w pewną decyzyjność, w pewne etapy warsztatów. Nie wiem, czy to zauważyłeś, ale ja zauważyłem, że w przypadku projektów Legacy czasami ten biznes nie chce po raz kolejny mówić tych samych rzeczy, które już kiedyś tam w przeszłości powiedział. Nie? No tak, bo wiesz, oni z tym projektem już są dłuższy czas. Są zmęczeni prawdopodobnie. Oni już dokładnie, oni chcą już
mieć spokój i odcinać kupony czasami. Tak, natomiast to jest problematyczne dla nas, dla deweloperów, bo trudniej jest zdobyć całą tą wiedzę dookoła i mieć ją tak naprawdę. W szczególności w ogóle projekty legacy bardzo często są bardzo rozległe. Nie? I to znaczy, że to nie jest tylko taki jeden wycinek, tylko to jest coś ogromnego. I teraz najfajniej pracuje się w projektach, gdzie wiesz wszystko o tym projekcie. Nie? A tu nagle trafiasz do projektu, który nie wiem, ma 10-letnią historię. I to jest fizycznie niemożliwe, żeby wszystko zrozumieć. Tak, nie? Dokładnie. Wiesz, po pół roku jeszcze potrafisz dostać strzał, że o kurczę, w tej części aplikacji jeszcze nie byłem. No, dokładnie. Nie? I o, kto to robił? Tak, o, ja! I tak najlepszym, Andrzej, najlepszym wspomnieniem to jest, jak tworzyłeś jakąś apkę Greenfield i pół roku później idziesz do kuchni i słyszysz, jak ktoś tam mówi, że no, pracujesz w projekcie i tam jest taki straszny syf albo legacy, nie? Więc tak, wszystkich was to czeka. Tak, tak. Nieważne, jak dobrze apkę zrobicie, to zawsze będzie syf dla kogoś innego. Zawsze się ktoś znajdzie, kto was hejtuje. Mimo tego, że na dzień tworzenia tej aplikacji dołożyliście wszelkich starań, żeby ona była jak najlepsza i jak najfajniejsza. Tak, niestety to są takie subiektywne odczucia i obiektywnie ciężko to tak naprawdę tutaj zrobić. No dobra, ale to tak naprawdę wychodzi na to, że i Greenfield i legacy mają swoje zarówno dobre, jak i złe strony. I ciekaw jestem, czy jest coś, jest ten jakiś, czy ty w ogóle sam się skłaniasz ku którejś tej opcji? Kurczę, wiesz co? To jest naprawdę ciężki wybór. Już chyba bym bardziej, jakbym miał do wyboru na przykład projekt Greenfield i projekt Legacy, to chyba bym teraz patrzył po prostu, co to jest za projekt, czy on jest dla mnie ciekawy, a kwestie tego, czy to już jest projekt istniejący, czy coś nowego, bym dał na drugi plan. Znaczy, powiem ci, ja ostatnio patrzę na projekty właśnie od strony takich wyzwań. Nie? Czy moim zdaniem to by było ciekawe wyzwanie? Czy to już jest coś, co kiedyś robiłem, czy nie? I niestety, ale wiele projektów greenfieldowych to jest powtórzenie przynajmniej na tym wczesnym etapie dla mnie czegoś, co już wielokrotnie robiłem. Dokładnie. Tu się zgodzę jak najbardziej. No a jednak w tym legacy tam jest zawsze dużo wyzwań. Tam są ciekawe wyzwania i na przykład osoby z moim doświadczeniem myślę, że o wiele ciekawiej spojrzą na projekt, którym dostaną informację, że ok, mamy taki kod i teraz trzeba go przerobić, trzeba przemyśleć, jak to zrobimy i tak dalej, przygotować całą roadmapę, rozwiązania architektoniczne, niż że no, tu masz czystą kartkę, musisz przygotować CI/CD, postawić infrę, standardowo znowu będzie to i to, tutaj możesz to użyć... Powinno już być, wiesz, taki szablon Greenfield, nie? Tak. Dobra, co chcecie? Okej, dobra. I ilu użytkowników tak myślę? Okej, dobra. No i klik i masz, nie? No, trochę tak jest. Jasne, greenfieldy teraz potrafią być fajne i innowacyjne też, żeby tego nie negować, nie? Że jakieś tematy związane z AI, jakieś tematy związane z analityką, to jest coś, co na przykład ostatnio mnie mocno jadł, nie? Ale tak czy siak ostatecznie wiem, że będę budować jakiś frontend w Reakcie, do tego jakiś endpointy, jakieś API, czy to GraphQL, czy REST. I suma summarum, dopóki ta apka nie wejdzie w jakiś poziom, to ta skala będzie na tyle niska, że nawet nie trzeba myśleć mocno o takiej optymalizacji. A przedwczesna optymalizacja jest bezsensowną optymalizacją. Nie? Ale wiesz, bo to się też bierze tak naprawdę z lat doświadczeń. Nie? Teraz młody programista, deweloper będzie się cieszył, że jak kliknie przycisk, to coś zadzieje. Nie? Dlatego... Ty już tych przycisków zrobiłeś miliony. Jak masz zrobić milion pierwszy, to już właśnie, wolałbyś coś innego. Tak, tak. Nie? Właśnie dlatego mówię, nie? Że dla osób z dużym stażem te projekty Greenfield wcale nie muszą być takie fajne, jak dla osób, które zaczynają. Tak. Natomiast dla osób, które zaczynają, prawdopodobnie te projekty greenfieldowe są lepsze, bo dla nich najbardziej istotne jest doświadczenie od... Jeżeli byśmy powiedzieli, że development ma 10 faz i powiedzmy ten go live jest tam, nie wiem, 6. punktem albo 7., nie?
to dla tych osób, które zaczynają, to najważniejsze punkty to są te tam 1 do 5, 1 do 6, nie? Mhm. A dla tych, które mają już doświadczenie, to o wiele ciekawsze są te projekty, te punkty powiedzmy od 6 do 10, nie? Gdzie tam jest właśnie jak to utrzymać, jak to skalować, jak to rozwijać. Tak. To tam wchodzą wtedy bardzo często tematy związane z feature flagami, tam wchodzą tematy z przenoszeniem na mikroserwisy, z refaktoryzacją całej architektury i tak dalej. Tego mało kiedy stawia się greenfield, który od razu ma 10 mikroserwisów. Nie? Mhm. To prawie jest niepraktykowane. Nie? Natomiast jak najbardziej przerabia się monolit istniejący w mikroserwisy. No dobra, spoko. Czyli co, mamy jakiś werdykt? Werdykt jest taki, że trochę się łączymy, jednak, jednak widzę taki aspekt, że w zależności od tego, jakie macie doświadczenie, to trochę inne projekty będą dla was. Nie? Mm. I projekty legacy to nie jest, nie wiem, kara, to nie jest katorga, to są projekty, które mają bardzo fajne wyzwania. Wyzwania, które zauważamy dopiero po zdobyciu jakiegoś poziomu doświadczenia, nie wcześniej, bo mhm. wcześniej tak naprawdę wszystko, co robimy, jest dla nas świeże, jest nowe, jest tak. ekstra, a potem dopiero dochodzimy do elementu, kiedy okazuje się, że okej, okay, te istniejące rzeczy też są ekstra, bo mają inne problemy. Problemy, które wiążą się z większą odpowiedzialnością, i też z koniecznością posiadania o wiele szerszej wiedzy w wielu aspektach. Dobra, czyli mamy to, no, czyli mhm. deweloperzy. Jak dostaniecie legacy od swoich przełożonych kolegów, kogokolwiek, to najpierw to przeanalizujcie, zobaczcie, jakie to stawia przed wami wyzwania, mhm. a nie od razu hejtujemy. Tak. No i przy Greenfieldzie jest to dokładnie ta sama zasada, czyli znajdźmy sobie tam wyzwania dla siebie, żebyśmy się mogli rozwijać, i podążajmy po prostu tym projektem, który jest dla nas. No. Dokładnie. Więc co? Na zakończenie jeszcze dzięki wielkie za to, że w ogóle nas dzisiaj wysłuchaliście, a dodatkowo co? Standardowo lajki, komentarze, donaty, gwiazdki, donaty. Tak. Szalejcie. Wszystko tak. na koszt Adama dzisiaj. O nie, nie, nie. Natomiast na mój koszt zapraszam was na standardowo na nasze community discordowe, na którym można bardzo łatwo i mnie i Andrzeja chwycić i zadać pytanie, porozmawiać o odcinkach tsh.io/programowanko. Zapraszamy wszystkich niezależnie od doświadczenia programistycznego, tak naprawdę wszystkich, którzy są powiązani jakkolwiek z branżą IT. Tak jest. I jeszcze jakbyście mieli do nas jakiś feedback, chcielibyście nam podrzucić ciekawe tematy do kolejnych odcinków, to śmiało możecie też pisać do nas maila na podcast@tsh.io albo szukać nas na mediach społecznościowych, na LinkedInie. Nie wiem, czy gdzieś tam jeszcze jesteśmy, Adam, ale chyba nie. Chyba nie, chyba tylko LinkedIn. Dobra, to co? Dzięki wielkie i do usłyszenia. Cześć. Hej.